souls before he died, or free him and patch him up enough to survive the fight. Okay. Also, a part of you was curious what the fuss about human flesh was anyway. Dobra, no, spróbuję jeszcze raz to zrobić. Tylko tym razem trochę lepiej. Okej, okay. Będę. Dobra. Ta susz jest u góry, ją warto zabić. Ty. Jeszcze raz będziemy jechać wszystkich tych buffalo jerky. Not half bad. Strangely, you felt empowered by this casually heinous act. Mm-hmm. But no sense letting good meat go to waste. Dobra. Okej. Okie-dokie. Na pewno tu? Czwórka, dobra, dwójka. Tej suczy nie widzę. Jego widzą wszyscy. I on wszystkich widzi. Dobra. Zrobimy małą zamianę. Jelena, bo nie ma ten... Oh yeah. Okej. Krwawa łaźnia. Odpierw. Lecimy. Najpierw te piary. Okej, 68%. Naprawdę. Pizdu. Ha, śmieszne. Chyba se kurwa strzelę jeszcze raz, ale kurwa w głowę. I na chuj mi to, kurwa, se prze... Aha. Super, teraz strzelę. No, bomba. No nie złapię ten trąba. No, od początku. Nie, bo... Co to kurwa ma być? Time kurwa is of the essence. Murray was bleeding. You can either kill the cannibals before he died. Coś co można fajnie zrobić, ale kurde ta gra jest głupia. Also, okay. A part of me was curious what the fuss about human flesh was anyway. Dobra. Spróbujmy mięska, bo nie będzie później czasu. Aha. Om nam nam. Chyba, że te typiary zabiję. Human flesh tasted a bit like buffalo jerky. Aha, a może jak to wyglądało. Ona ma widać tylko tutaj. You felt empowered by this casually heinous act. Okay. But no sense letting good meat go to waste. Ja tu chcę zrobić krwawą łaźnię, no dajcie mi szansę, no do chuja Wacława. Kurwa, ja liczę na to szczęście, bo ono może mi tutaj wiele dać w tym momencie. Mhm. I która? Dobra, teraz ty podejdziesz tutaj. Ty podejdziesz tutaj, otworzysz i jesteśmy w domciu. Robimy teraz kurwa krwawą łaźnię. Próba numer 2. Krwawa łaźnia. Aha. Lecimy. 100%. Jeden punkt akcji. Dobra, lecimy w kogoś z najwyższymi procentami. Zmiana broni. 72, 4. Aha. 66, 54, dobra.
naprawdę, kurde, w tym momencie odechciewa mi się, kurwa, grać. Nie, no, no kurwa, koleś stoi na środku. Tak, zabij mnie. No, pierdolić o to. Kurwa, bo... Nie, bo tu masz 74% szans i musisz spierdolić, nie? Jakby nie można było, kurwa, raz racjonalnie, grzecznie. Tak jak proszę. Murray was bleeding. Dobra. And would be served for you could either kill or free. Also. Dobra, idź tu. Warren, kurwa, wpierdalę to mięso. Aha, szybciej. Wpierdalaj. Dobra, ja zrobiłbym 10 akcji, zanim bym się kurwa skończył. Human flesh tasted a bit like buffalo jerky. Jerking off, tak, fajnie. Strangely, you felt empowered by this casually heinous act. But no sense letting good meat go to waste. No. Dalej, dalej, dalej. Dalej, dalej, ręko gadżeta. Like. Okej. Okay. Stań se tutaj. Albo kurwa, nie wiem. A wiesz co? Stań se tutaj. Masz jeszcze kurde zasięgu wzroku tę sukę, tak? Nie, kurwa mać. Wiesz co? Może... No, ale nie. Okej, okay, jest dobre. Ty, stańmy tutaj. Najwyżej zastrzelisz tam tą sukę. Koniec tury. Pięć. Krwawa łaźnia. Jebie tam ten gościu. To ma być szczery. Jebie mnie on. Lecim. 100. Raz. Dwa. Trzy. I to jest kurwa fail. Masz duży procent, a i tak spierdoli. Nie, gdzie jest ta sucz? Bardzo dobrze. Świetnie. Bomba. Bomba. Smerfastycznie, teraz wszyscy będą napierdalać, aż w końcu zginie. Jezus Maria, koleś, ile to masz farta. O no. To już nie było dobre. Dobra. Lecimy. Naprawdę. Okej. Nope. Zabiłem i nie mogę teraz strzelić, nie? Aha.
To chyba czas, jaki mi pozostał. Dobra, stań tu. I się wyleczy. I don't care. They all have to be dead. The demise of this place would sweeten the loss, however. Yeah, that's cool, man. Co, za daleko? Człowiek chciał wykonać, kurwa, taki szereg zabójstw, nie? No, duży procent, nie, ale chuj, nie, no oczywiście, ja w dupie. No. Jesteś oflankowany, dostaniesz obrażenia w dupę. Przecież, kurwa, gdzieś tam siedzi. Będą. Gdzie jest ten Sven? No, może tu gdzieś polec, tak? Nie wiem, kurwa, lecę naszego. O, góry! Nie badę. Kurwa, przez co ty strzelasz? Ja pierdolę, przez schody? Save Murray, but the masked man's business had been badly damaged. And in time, you would claim him. No, nie takim sposobem udało nam się w końcu zakończyć tę misję. Nie tak jak chciałem, ale jednak jakoś poszło. Naprawdę zrobistą umiejętność, naprawdę mogła zrobić niezły przesiew, ale to jest głupia gra, która bardzo śmiesznie procent sobie przyzwaja. Grupa wieśniaków uciekała w pole. Na konie dogoniłbyś ich bez trudu. Skocz na konia, dogoni ich i pozabijaj. Uciekając, wieśniacy szybko znaleźli się w zasięgu twojej broni. Choć rozbiegli się na wszystkie strony, wybyłeś ich do nogi. Kiedy kurz opadł, spiąłeś się na wiatrak, by zorientować się w okolicy. W dali zauważyłeś ruchliwą tawernę w przeciwnym kierunku, opuszczone miasteczko, a bardziej na północ wisielca dydającego na wietrze. Terror i przemoc zawiodły cię daleko, w miarę wzrostu twojej niesławy. Przesłuchiwani wrogowie zdradzali coraz intensywniejsze informacje. Piąłeś się w górach hierarchii, niestety miejsce pobytu jadeitowej maski pozostało tajemnicą. Dalej. W trakcie swoich podróży słyszałeś plotkę o potężnym gangu. Chciałem przeczytać dongu, którego Herstam był prawdziwy czart z piekła rodem. Bandyci zabrali ogromne łupy,
po czym wycofali się z rabowania i osiedlili na dużym ranczu. Jeśli wierzyć plotkom, czart był bardzo potężny. Gdyby jednak udało ci się go pokonać, mógłbyś zagarnąć jego bogactwa. Pewnego dnia twoją drogę zagrodził chuderlawy nastolatek. Wskazał ci palcem i krzyknął, że zabiłeś ich rodziców. Odrzekłeś, że sobie tego nie przypominasz. Ale miałeś już tyle dusz na sumieniu, że chłopak mógł mówić prawdę. Choć nie wyglądał już duże choć nie wyglądał jak duże zagrożenie, nienawiść płynąca w jego oczach uświadomiła cię, że nadrabiał braki fizyczne determinacją. Jego jedyny zarzut pod twoim adresem to to, że zabiłeś ich, zanim sam zdążył to zrobić. Ten chłystek był uosobieniem nienawiści. Przez całe życie znosił przytyki innych. Teraz chciał się zemścić. I to najlepiej od razu na wszystkich. Poprosił, żebyś przyjął go do swojej drużyny. Wygląda jak, kurwa, Billy the Kid. Wiedziałeś mu, że spadał. Zgodziłem się. Lubię małych osobistych gnojków. Chłystek dołączył do twojej drużyny. Jeszcze nie zdawałeś sobie sprawy, że będzie to najbardziej wredna, sadystyczna osoba, którą spotkasz. Poza tobą, ma się rozumieć. Hello, Billy. Oszukiwany, nagroda 20 tysięcy. Na miejscu 40. Dobrze. Okej. Okay. Co my mamy dalej? Halo? Halo, statek matka? Karty. Uła. Mamy Strita. Król Karol, zwierzęcy słuch. Wykrywasz pobliskich sojuszników. Aha, przeciwników. Sempizmes. Wykrywa rannych przeciwników. To tak jest słabe. Chociaż, co my to mamy? Kanibal. Dobra, robimy tak. Myk. Myk. Krwawa łaźna. Przebranie jest akurat średnio przydatne. Ale... No i spoko. Aha, no tobie mogę dać to. Zamknij. Street. Nice. Plus jeden punkt życia, naturę. No, fajnie. 10. Ej, brakujący palec jest fajną opcją. Strzaska na stopa. Minus 4 ruchów, minus 1. Kurwa macie. Chłystek. I thought you were the Billy the Kid. Little motherfucker. Ej, chłystek. Masz tu respekt. No spoko. No co? Według tego kryjówka Demonda albo co? Albo coś innego, nie? Wygląda... Halo. Tawerna Kramer. No weźmy to. Jest na swoim sobie w pijaków. Miałeś szczęście. Przy bardzie siedział jeden z bandziorów jadejtowej maski, którzy szaleli do ciebie w aspiran. Wybiłeś bandziorowi nóż w plecy. Zamówiłeś najtańszy biber dla kurażu. Zamówiłeś najlepszy trunek w knajpie. Nie ma jak odwaga wpłynie. Zamówiłeś podejrzany, cuchnący gulasz. Zapełnić barek. Kiedy wbiłeś bandziorowi nóż w plecy, panienki zaczęły krzyczeć, a jego kampanie zerwali się z krzesła. Wyciągnąłeś swoją ofiarę na zewnątrz, gdzie wyciągnąłeś z niego informację o jadeitowej masce. Bandzior wyjawił lokalizację pastwiski domu jadeitowej mastki. Jadeitowa maska miała również kopalnię odkrywkową i tartak, ale położenie jego kryjówki pozostało tajemnicą. Bandzior błagał o życie. Wyjawił, że do banku w Aspiron
Przybył niedawno duży transport złota. Podobno jadejtowa maska zatrudnił demony do ochrony banku. Gdy odbiorą telegraficzne wezwanie lub kiedy dzwon w kościele wybije umówioną ilość uderzeń, demony przybędą w chmurze siarki niczym. No, demony. Obiecałeś mu, że go oszczędzisz. Potem potrząsnąłeś mu gardło. Piękna rzecz. Ach. Co ty tu masz? Aha. Whisky wyciekła otworami do twojej twarzy, ale Tronek dodał ci odwagi. A. Dobra, lecimy do kryjówki demona. Znaleźć Rancho Czarta i jego gangu. Postanowiłem zaatakować iście Piegoną Furią nieco później. Zaatakować się z iście Piegoną Furią. Ale to, jako Piegoną Furią, żeśmy ich zaatakowali, zbicie się w następnym odcinku.